Dzisiaj pokażę wam, jak wykonywałam makijaż w liceum. Będzie śmiesznie, szczególnie jak dojdziemy do brwi. Jakiś miesiąc temu był szał na te filmy, obejrzałam filmiki tutorial, bardzo mi się spodobał. Będzie taki trochę chit-chat, przenieśmy się w czasy liceum. Kilka miesięcy temu nagrałam taki film, gdzie mówiłam, co mi się tam w makijażach nie podoba, pitu-pitu. Dużo osób było wręcz oburzonych. Tam wspomniałam na temat color correcting i miałam tutaj takie małe powody. Ponieważ właśnie jak byłam w liceum, to ogólnie moja mama nie chciała, żebym się malowała. Więc musiałam sięgać po wszystkie rzeczy z najniższej półki. Ciułam hajs i jak mi na coś wystarczało, to sobie coś kupowałam. Także, ponieważ w liceum miałam dosyć mocno tutaj zaróżowione, zaczerwonione policzki, a przeczytałam w pani domu, czy gdzieś w ogóle słyszeliście o pani domu, to jeszcze wychodzi, żeby zneutralizować tą czerwień, trzeba nałożyć coś zielonego. I właśnie jest taka firma w naturze, nazywa się Sensi. I stamtąd praktycznie pochodziła większość moich kosmetyków, bo były one najtańsze i jakoś najszybciej mogłam coś kupić, a jak w ogóle była jeszcze promocja, to byłam bardzo szczęśliwa. Także tam, nie wiem czy wciąż go produkują, był taki korektor dwustronny. Właśnie z jednej strony miał on taki zielony odcień, aby zneutralizować zaczerwienienie, a po drugiej był korektor rozświetlający. Także tutaj niestety nie mam dostępu teraz do tych kosmetyków, których kiedyś używałam, więc kupiłam sobie coś takiego najtańsze, co znalazłam. MUA Pro Base Prime and Conceal i właśnie to jest zielony od liceum. Nie żałowałam. Pamiętam, że taki korektor starczał mi na tydzień, ponieważ ja chciałam, aby to wszystko mi zniknęło, a tak naprawdę to szybciej znikał sam korektor. A następnie wklepywałam palcem, ponieważ miałam jeden albo dwa pędzle i ich używałam do pudru i do bronzera, ale do tego przejdę za chwilę. Także ja tę bazę rozsmarowywałam tutaj, aby mi wszystko przykryło. Jak widzicie, mam teraz trochę zieloną paszczę i wtedy też tak było. Jeszcze trochę przyjeżdżałam po nosie, bo przecież mój nos to tragedia. A z uwagi na to, że tego korektora było tak dużo, tak mało co krył, ale ta zielona poświata zostawała. Właśnie jeszcze odnośnie jakiejś pielęgnacji w ogóle nie używałam żadnych kremów, może tam sporadycznie. Twarz rano przemywałam wodą z mydłem, a w ogóle mój makijaż właśnie w czasach liceum zajmował mi około 25 minut. Pamiętam, że jak miałam na 8 rano do szkoły, a liceum miałam jakieś 3-4 minuty drogi od mojego domu, to wstawałam przed 7. Do 7.25, 7.30 siedziałam w łazience i ja robiłam ten makijaż, który wam zaraz pokażę. Następnie czasem nawet nie zdążyłam zjeść śniadania, tylko już jakoś nie wiem, bardzo szybko mi czas leciał rano. Więc powiedzmy, że wyglądałam w ten sposób. Później nakładałam podkład i również używałam podkładu z Sensik, taki w tubce. Chyba kosztował 5 zł. Kolor nawet nie był taki zły, chociaż on po pewnym czasie oksydował. Ale to, w jaki sposób ja nakładałam podkład, to już jest inna historia. Pamiętam, że moim pierwszym podkładem, który kupiłam, to było jeszcze w gimnazjum, był to podkład z Maybelline. I w nazwie miało słowo aqua, to pamiętam, że to był pierwszy chyba bezolejowy podkład. I to była taka mega pomarańcza, ale tu mam taki trochę za ciemny podkład. Ponieważ burżuj się skończył, to wycisnę sobie jeszcze 1,5 pompki tego podkładu z Berryem. Nawiasem mówiąc, on jest dobry. Zmieniłam na jego temat zdanie. I brałam podkład w dłoń i robiłam coś takiego. Nakładałam dosyć długą warstwę, ale zatrzymywałam się mniej więcej tu. Ucho było oddzielone. Rozsmarowywałam podkład jak krem do twarzy. Wstawała mi często taka macha. Zawsze miałam z tym problem, bo podkład mi się jakoś tak dziwnie właśnie zatrzymywał. Nakładałam oczywiście też podkład pod oczy, bo dlaczego by i nie, też na powieki, ponieważ przeczytałam, że najlepsi wizażyści również nakładają podkład na powieki jako bazę. Bardzo często na twarzy miałam właśnie takie zacieki jakby. Ta moja twarz wyglądała na taką ultra jakby tłustą, nieświeżą. Nakładałam też podkład na usta, bo nie przepadałam ze swoimi ustami i chciałam je zakorektorować. Także to by była moja baza. Oczywiście podkład też miałam we brwiach, bo dlaczego też by i nie. Nie używałam żadnego korektora pod oczy, no bo używałam podkład. Mimo, że tutaj te moje cienie
nadal są niezakryte i tak samo tutaj we wnętrznych kącikach nie robiłam nic. Później przychodziłam do pudru. Puder też był sensik. Jak za wszystkie trzy rzeczy chyba mogłam zapłacić, nie wiem, 12-15 zł, to dlaczego by i też nie? Właśnie zobaczyłam Nicole i mi powiedziała, że wyglądam rodem jak z liceum, także myślę, że dobrze wszystko robię. I używałam pudru. Miałam jeden czy tam dwa pędzle. Na pewno miałam jeden pędzel z Yves Rocher, taki, z którego wychodziły włosy. I ja najpierw nakładałam nim puder, później bronzer. Ale pamiętałam, żeby pędzle myć. Od czasu do czasu oczywiście, ale myłam te pędzle. Tak samo jak miałam też taką gąbkę do pudru i ją też myłam. Bo jak widziałam, że robią mi się jakieś pryszcze, to stwierdziłam, że jak ten pędzel leży w łazience, to faktycznie syfkiła i mogiła tam. Na taki jeszcze prawie nie zastygnięty podkład od razu nakładałam puder. O, tak. I wtedy tutaj ja się bardzo dziwiłam, dlaczego te moje wszystkie zaczerwienienia widać, skoro ja tutaj nakładałam i ten zielony korektor i to wszystko. Ja sobie tak elegancko przesuwałam ten podkład, nakładałam bardzo dużo pudru, dlatego też w pewnym momencie robiło mi się ciastko. Czasem miałam jeszcze dosyć taką lepkawą twarz, chociaż zawsze starałam się dotknąć, żeby zobaczyć, czy jest lepka, czy już nie. Jeszcze tak odnośnie podkładu, to powiem wam zabawną historię. Ponieważ mi zazwyczaj wydawało się, że on no nie jest za ciemny, tak? Chociaż że był, więc go nakładałam tylko tu. Jeszcze wtedy byłam tutaj grubsza, bo nie miałam w ogóle szyi. To tak śmiesznie wyglądało, ale raz pożyczyłam sobie od mamy jej podkład z Heleny Rubinstein, który kosztował jakieś 200-300 zł. I on był dla mnie sporo za ciemny, wtedy wiedziałam, że muszę się nim wysmarować aż dotąd. Wiem, ja wiem jak to brzmi, ja wiem jak to brzmi. Następnie brwi. I tutaj brwi tak trochę oszukałam, zrobię taką demonstrację. Ponieważ ja brwi miałam wtedy, no tak mniej więcej dotąd. Dotąd, nie miałam tutaj całego tego ogonka. Więc abyście mogły to sobie tak bardziej wyobrazić jak ja wyglądałam, to je przeczyszczę po prostu żelem. A też czasem tak mnie wodziło jakby na eksperymenty i sobie potrafiłam na przykład maskarą przejechać po brwiach, dlaczego by i nie. I tak nie mogłam zrozumieć, po co w ogóle mamy brwi na twarzy. Także resztkę postaram się skorektorować, też wiadomo, to nie będzie wyglądało jakoś super. No, no o, wygląda mniej więcej tak. Później te brwi mi odrosły, bo ja cały czas je wyrywałam, bo mi się nie podobało jak one wyglądają. O, także moje brwi wyglądały w ten sposób, a tak. I następnie w Brawo albo w jakiejś innej mądrej gazecie przeczytałam, że pasuje sobie nadać koloru. Ja stwierdziłam, że to jest idealne dla mnie, ponieważ ja jestem masakrycznie jasna, więc jak chodziłam w taki sposób, jeszcze miałam bardzo krótkie rzęsy, do tego przyjdę za chwilę, wyglądałam okropnie, w ogóle patrzę na taka biała plama. Także kupiłam sobie bronzer i tutaj tym razem już postawiłam na Essence. Ten bronzer chyba dalej produkują. On jest taki w dużym opakowaniu i jest odcień dla brunetki i blondynki. Ja kupiłam sobie ten dla blondynki, bo stwierdziłam, że ten dla brunetki będzie dla mnie za ciemny, chociaż tutaj tak trochę pomyślałam. I nakładałam tego bronzera dużo, dużo. On był mocno pomarańczowy. Nakładałam go o więcej, nie no, nie aż w taki sposób. Od przodu do tyłu, w taki sposób miałam całe policzki. Nie żartuję, teraz nie żartuję. Moja mama, pamiętam, że ona się śmiała ze mnie, że ja wyglądam obrzydliwie, ale mówiłam, nie no mama, co? Wyglądam jak laski z gazet. Także od przodu do tyłu, a jak szłam jeszcze na jakąś imprezę, to wtedy w ogóle. Wtedy bardzo mocno podkreślałam policzki bronzerem, ponieważ było ciemno, tak? Także gorsze światło, trzeba było jakoś wyglądać na tych zdjęciach z flesza. Czegoś nałożyłam za dużo, jak na przykład no tu trochę przesadziłam, nie miałam tego bronzera aż pod oko. No to z powrotem leciałam puder, się go o, pozbyłam, ale chodziłam z takimi pomarańczowymi plamami. Następnie mój bardzo skomplikowany makijaż oka. Pamiętam, że w pierwszym liceum pojawiła się czarna kredka, ale skąd ona się mnie pojawiła, nie wiem. Nie wiem, czy nie dzieliłam z moją siostrą jednej. Ona w ogóle jeszcze używała eyelinera, a ja nie. Jakoś nie potrafiłam nauczyć się obsługi eyelinera aż do studiów i pamiętam, że jak próbowałam sobie narysować kreskę, to rysowałam ją mniej więcej tutaj, w połowie oka.
linie wodne to było moje, a jeszcze tutaj tak oczywiście na rzęsy przejeżdżałam, byłam dosyć mocno wkurzona, jak musiałam wychodzić na przykład, nie z lekcji, ale na przykład na przewieźć do toalety i widziałam tego takiego śpiocha jakby, takiego czarnego, bo mi się ta kredka przesuwała. Dużo koleżanek mówiło, że bardzo ładnie wyglądam, że to tak jakby neutralizuje to, że mam taką dziecięcą twarz. Co one tam widziały? Jak już miałam zrobioną dolną powiekę, ale ja teraz wyglądam, to tuszowałam tylko i wyłącznie górne rzęsy, bo dolne stwierdziłam, że nie ma co, jak ja i tak już mam czarną kredkę, a że wtedy miałam bardzo krótkie rzęsy zademonstrować, to w ogóle nigdy nie tuszowałam sobie tutaj zewnętrznego kącika, tylko bardziej tak się skupiałam na środku tych rzęs. Nie wiem, co to miało znaczyć, chyba dlatego, że szczotka była taka, a nie inna. Ja uwielbiałam nakładać pełno maskary, żeby te rzęsy były na maksa sklejone. Na maksa. Powiem wam na przykład, że już pod koniec liceum, no to czarnej kredki nie stosowałam, bo jakoś na początku, jak jej przestałam używać, to mi trochę jej brakowało. Ale później się odzwyczaiłam i co ją później nakładałam, to stwierdziłam, nie, to nie wygląda dobrze. Także mi prawie wtedy rzęs nie było widać, bo były dosyć krótkie. A z tuszy do rzęs, które używałam, to na pewno Colossal od Maybelline, ale to albo od kogoś dostałam na urodziny, albo po prostu oszczędziłam większą ilość pieniędzy i sobie go kupiłam, albo używałam wiele maskar z Essence, które mi się dosyć sprawdzały wtedy. Na przykład taka była maskara pomarańczowo-czarna z Essence, o, bardzo ją lubię. Jeszcze ją sobie nawet kupiłam kiedyś, co już miałam te lepsze rzęsy powiedzmy i sprawdzała się. A na usta zazwyczaj miałam albo pomadkę ochronną, albo miałam też taką szminę z Sensig na imprezy o odcieniu pomarańczowej czerwieni, która kompletnie do mnie nie pasuje. Więc ja na ten korektor nakładałam jakąś pomadeczkę. Wychodziłam, tak wyglądałam. Później, jakby to powiedzieć, ta pomadka się miksowała z tym korektorem, więc to tak się zbierało na usta i to wyglądało obrzydliwie. Ale tak właśnie wyglądałam. Te pomarańczowe policzki chyba będą mi się śniły po nocach. Tak malowałam się w liceum. Później, jak już była końcówka liceum, to wyglądałam trochę inaczej. Jeszcze zazwyczaj nosiłam tę swoją bluzę rozsuwaną w krateczkę. Miałam jeszcze opaski. O, pamiętam to jak dziś. Dajcie mi oczywiście na dole znać w komentarze, jak wy malowaliście się w liceum. Czy to było dawno, jak ile lat temu na przykład chodziliście do liceum, czy dopiero będziecie chodzić. I widzimy się już niedługo. Dzięki za spędzony czas. Hejka!